Cześć kochani, no zaczyna się wreszcie nasza podróż wymarzona. Jesteśmy jeszcze w Waikiki, dopiero wyjechaliśmy z domu i tankujemy naszego tanga. Wyjeżdżamy w takiej chwili, gdy w Perth ogłoszono 3-dniowe prawie lockdown, a my uciekamy na północ. Na północ w kierunku słońca, w kierunku ciepła, przez Karydzinni do Broome. A samochód zapakowany po brzegi. Jesteśmy przeszczęśliwi, ponieważ ten urlop dawno nam się należał. Będę opowiadała Wam o tej podróży każdego dnia i zawsze coś interesującego tutaj znajdziecie, więc zapraszam do oglądania tego vloga o podróży marzeń. Następny postój gdzieś po drodze do Geraldton. Kochani, pozdrawiam z Western Australia. Pozdrawiamy, ponieważ jadę w tę przepiękną podróż z moim mężem Andrzejem, który poszedł akurat tankować, płacić i tak dalej, ale on się tu pojawi jeszcze. Serdecznie pozdrawiam. Pa, pa. Przejeżdżamy przez centrum Perth. Chcę Wam tutaj kawałeczek pokazać. Bardzo lubię centrum Perth. Wjeżdżamy właśnie do CBD. Jedziemy dalej na północ w kierunku Geraldton. Jak na zimowy dzień australijski, to jest całkiem 10 słonecznych ciepło. Fantastycznie. A to są typowe widoki przydrożne, jak się jedzie na północ Western Australii. Taki niski burz, który się ciągnie dziesiątkami, setkami kilometrów. Bardzo ładnie. Dla niektórych nudno, a dla nas wciąż ciekawie. A tutaj pojawi się zaraz przepiękny widok. Tam się wyłania ocean. Już się wyłania ocean i wyłania się Lancelin, tam gdzie będziemy mieć śniadanie. No i wjechaliśmy do Lancelin, typowa, malutka, australijska mieścina, gdzie, jak to się mówi, psy szczekają tylną częścią ciała. I szukamy. Przystań dla emerytów. Tak? Przystań dla emerytów, bardzo spokojnych. No. Szukamy food, coś zjeść. Jakieś śniadanie. O, tutaj coś będzie, widzę więcej samochodów. Okej, jedziemy. Dojechaliśmy. Wendy's Asian Kitchen. No, to będzie pysznie. A to mój mąż, kochany Andrzej, kapelusz Indiana Jones. Teraz dopiero przynależy do klubu Outback Trip. Klubu przygody, poszukiwaczy skarbów i spełniania marzeń. No, a ile ma ten kapelusz? 30 lat? No tak spokojnie. 30 lat. Kupiony jeszcze w Melbourne. No. I do dzisiejszego dnia z Andrzejkiem podróżuje. Ten kapelusz będzie opowiadał historię. Nigdy się nie zepsuł. Oh my god, to jest jego zaleta. Okej, zaraz będzie śniadanie po azjatycku. Asian food. Nie możemy się doczekać. Nasze azjatyckie smakołyki. Śniadanie razem z obiadem w Lancelin. A teraz trochę inny krajobraz. Jedziemy w burzę. Bardzo malowniczo wygląda.
wreszcie dojechaliśmy Geraldton, Big Four, Holiday Park. 7 godzin jazdy. Spert. Oje. Ok, teraz musimy w tym sejfie odnaleźć nasz klucz i znaleźć naszą kabinę. A muszę wam powiedzieć, pachnie oceanem i pachnie rybami. No cześć, sorry, że wyglądam jak wyglądam po 7 godzinach jazdy i po nieprzespanej nocy. No więc tak, mamy fajny unit tutaj. Jedną noc tu zostajemy, ale jest bardzo przyjemnie nad samym morzem. Pachnie ocean, szumi. Będzie przepiękny zachód słońca i piękna noc. No to pozdrawiam was z tego kawałeczka odcinka. Geraldton, Caravan Park. A jutro dalej do Karydzini, dalej na północ, dalej do słońca, dalej do ciepła. Podoba ci się kabina? Tak. Tak? Fajna. Fajnie jest. Fajnie. Pięknie, co? Jeszcze ten zapach. No to na razie.